wpadliśmy grupą znajomych na pomysł przejechania rowerami. Pomysł na wyprawę pojawił się jakoś na początku roku w zasadzie chyba już. Alpy są na tyle piękne, że byłam tam raz i wiedziałam, że chcę tam wrócić. Pierwszy raz, tak. Jak do tej pory taki max to były 4 dni, nic więcej. Czyli wiesz, 4 dni, a tutaj wszystko 2 tygodnie na rowerze, no to naprawdę robiło wrażenie. Zrobiliśmy w 19 dni 1380 km po alpejskich przełęczach. Ponad 20 km w pionie pokonaliśmy, także no to też nie lada wyczyn. I oczywiście wszystko z obciążeniem. Planując trasę, nie da się przewidzieć wszystkiego, jak to będzie, na jaką drogę napotkamy, czy to jest droga o dużym nasileniu ruchu, czy nie, czy jest to ładna droga, czy brzydka, czy pod górę, z górki. Ciężko to wszystko oszacować. Na mapie to wygląda zupełnie inaczej, w rzeczywistości okazuje się, że jest to zupełnie co innego. Myślę, że byliśmy dość dobrze przygotowani, w każdym razie ja na pewno byłem, więc takich wielkich problemów mi to nie sprawiało. Chociaż przyznam, że zaskoczyły mnie pewne rzeczy, że po prostu jak człowiek 3 tygodnie jedzie na rowerze, to niektóre części ciała, które się na tym rowerze siedzi, to dawały się znaki. No to była najtrudniejsza wyprawa, zdecydowanie, ze wszystkich moich wypraw. No trasa była naprawdę hardkorowa. Ponad 5 przełęczy, powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, więc no, to były bardzo wysokie góry. Jakieś 80-90%, ale myślę, że takie 60% spokojnie mieliśmy noclegów na dziko, jak nie więcej. Nie zawsze po prostu da się znaleźć jakiś kemping, no poza tym wiadomo, że na dziko jest taniej. Każdy wjazd na szczyt i każdy zjazd jest niesamowity i niepowtarzalny. Mogliśmy leżeć na plaży, pić sobie drinka z palemką, pluskać się w wodzie, a tutaj taka forma wypoczynku i wakacji. Trzeba było przełamać tą psychiczną barierę jednak i jeszcze jakimiś resztkami sił pod te góry się piąć. No ale w pewnym momencie sobie myślę, okej, dobra, 30 km będzie bardzo ciężko, ale później wyjedziesz na samą górę, czekacie zjazd, czekają ci te wszystkie widoki, no i ta satysfakcja przede wszystkim. Całe zmęczenie, jakiś tam ból, który może się pojawiał w tych mięśniach, znikał i po prostu to była taki zastrzyk adrenaliny, że wszystko odchodziło w zapomnienie. To jest niesamowite uczucie, że się wjechało tam o własnych siłach. Taka świadomość, że kolejny dzień do przodu i że robi się coś naprawdę fajnego i że no, będzie w przyszłości na pewno co wspominać. Tell me that you want me.